Chcesz wkurzyć Górola? Powiedz mu jedno zdanie. Bo ja jestem z Warszawy, jest po temacie. Ale tu nie chodziło o to, że ktoś jest z Warszawy. Tylko są takie osoby, które oznajmiałem to z poczuciem wyższości, licząc na specjalne traktowanie. Czyli na przykład chłopu na wcasach w Zakopanem zepsuło się auto. A mechanik może naprawić auto dopiero za 2 dni. Chłop chce, żeby naprawić jego auto w pierwszej kolejności, bo on jest z Warszawy. Wtedy nie ma co liczyć, że mechanik w ogóle podejmie się naprawy. Zamiast tego lepiej jest powiedzieć: panie, przyjechałem z daleka i nie będę miał jak się wrócić w VP. Pomoglibyście mi jakoś. Jest wtedy duże prawdopodobieństwo, że on wam pomoże. Przy tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo każdy człowiek jest inny, a poznaję w swoim życiu różnych fajnych ludzi z przeróżnych zakątków świata.